Wiadomo, od wieku tutaj dzieci 3-miesięczne, jeszcze jest to trudne, ale też się je trzyma na rękach, też się mówi głośno imię tego dziecka, także one się obserwują, łapią się za rączki, za twarz, także no, one całkowicie inne są te dzieci. Widać, że to są ruchliwe, jeśli by się posadziło tu dziecko, które od kilku semestrów chodzi na zajęcia pływania, a takie, które jednak ten okres swój życia, pierwszy okres życia spędziło w domu, no to zaraz zobaczymy różnicę. Także no, tutaj same plusy według mnie, oczywiście, jeśli tutaj nie ma przeciwwskazań takich medycznych, lekarskich, wiadomo, prawda? Różnie to wygląda w przypadku różnych dzieci, jeśli są kłopoty z tym układem kostnym, różnie bywa z porodami. Gdzieś tam się pojawia kręcz karku, to ułożenie takie miednicowe, bioderkowe, różnie dzieci się rodzą. Jeśli tam nie ma takich przeciwwskazań skórnych czy układ krążenia, prawda, o tym dobrze porozmawiać z naszym pediatrą, to jak najbardziej zapraszam na basen. Natomiast jeśli chodzi o same zajęcia, no wiadomo, że tutaj nie może być mowy w tak młodym wieku o nauce konkretnych stylów pływackich, prawda? To jest i to też jakby tutaj z naszej strony chęć organizowania tych zajęć w okresie wakacji, bo to jest przede wszystkim bardzo rodzinne spotkanie, angażujące całą rodzinę, angażujące w tę sobotę z reguły albo w niedzielę kilka godzin takich wyrwanych z tej niedzieli. To jest ten fajny czas tylko dla nas. Dokładnie tak. Licząc gdzieś tam od samego początku, czyli od wyjścia na ten basen, od przygotowania się, od spakowania. W przypadku niemowląt jednak są te pieluszki, tak, różne oliwki, kremy, maści i o tym wszystkim trzeba pamiętać. Potem sam czas pływania w basenie, kąpiel pod prysznicem, potem znowu wycieranie, ubieranie się. Tata z reguły pływa, no bo to są takie ćwiczenia, unosimy dzieci, tak, chowamy pod wodę, tańczymy, śpiewamy bardzo dużo, jeszcze o tym zaraz opowiem. Także z reguły tata jest tutaj angażowany, ma taką swoją wartę weekendową. I tata ćwiczy w wodzie, a mama często też z rodzeństwem gdzieś tam stoi na brzegu, macha, robi zdjęcia. Także naprawdę rodzinny czas, tego jest coraz mniej chyba w naszym życiu. Nieraz ta niedziela tak nam leniwie upłynie na nic nie robieniu, tak można powiedzieć. A tutaj jest jakby właśnie taki wypad rodzinny, takie kilka godzin, takich kilka godzin spędzonych razem. I to też jest ważne dla dziecka, jeśli ono się rozwija, jeśli jego świat, ten pierwszy świat właśnie, to jest świat rodziców, tak, zapach rodziców, głos rodziców. To jest ten świat dźwięków, kolorów i to wszystko jest na tym basenie. Także to tak wygląda i to też no, fajna sprawa, jeśli chodzi o właśnie o takie zajęcia pływania. Natomiast sama nauka. Mamy rozgrzewkę, w zależności oczywiście od wieku dziecka różnie to wygląda, ale to jest właśnie naciąganie mięśni. Wszystko to się odbywa śpiewając, mówiąc różnego rodzaju rymowanki, tak? Szczypiemy, dzieci drapiemy, rozciągamy rączki, to wszystko są odpowiednie wiersze, takie powiedziałbym powszechnie znane, ale mówimy, tak, bo dzięki temu dziecko się rozwija. Także jest rozgrzewka na lądzie, to tak na początek jest przywitanie się, potem wchodzimy do wody, instruktor odbiera dziecko, podaje rodzicowi, także pełne bezpieczeństwo, woda jest cieplutka, 33, 34, nie mniej niż 32 stopnie, także też jakby takie no, miłe dla dziecka to otoczenie jest. No i potem są różnego rodzaju ćwiczenia, czyli zabawy, czyli kangurki, podskakiwanie z rodzicem, tak, unoszenie dzieci, polewanie początkowo konewką, żeby ten strumień wody był mniejszy, tak nie drażnił powiek, oczu, prawda, bo to jest jakby pierwszy krok do nauki, czyli te pierwsze strachy, pokonywania tych pierwszych strachów, czyli chlapanie oczu i zanurzanie głowy pod wodą. Jeśli z tym sobie damy radę... Czyli już zanurzanie... No to wiadomo, że to trwa tygodniami, tak. Nawet powiedziałbym miesiącami, powiedzmy te pierwsze 4 tygodnie, co jest na razie. Zdarza się płacz na basenie wtedy? Przy polaniu głowy wodą tak, nie zawsze, ale jednak jest to jakiś taki szok dla dziecka, to się dzieje po takim odpowiednim przygotowaniu, tak jak mówiłem właśnie, kiedy najpierw delikatnie polewamy konewką, czy wręcz ręce i chlapiemy tą wodę, tak spryskujemy właściwie twarz dziecka. Jest komenda, zawsze mówi się imię dziecka i mówi się nurek, tak? I wtedy wiadomo, dziecko jest jakby uczone od tych pierwszych miesięcy życia, że ten nurek kiedyś nastąpi. Czyli jak słyszy komendę nurek, no to coś się dzieje z tą wodą, w jakim stopniu ten oddech jego będzie utrudniony. Czyli to jest takie przygotowanie etapami tego dziecka. I no wiadomo, że jest ten szok jednak, nie? Prawda? Kiedy dziecko, które z reguły buzię ma otwartą w tym wieku, prawda? Które bacznie obserwuje, zwłaszcza rodzica, ale też otoczenie, mnóstwo różnego rodzaju zabawek, takich akcesoriów pływackich, ale to wiadomo, jest w takim kolorze, wzorze przygotowane do malutkich dzieci, one na to wszystko patrzą, a nagle jest jednak nurek, zanurzenie pod wodę, kiedy oddech trzeba wstrzymać, kiedy nos trzeba spiąć i nie dopuścić, żeby woda się tam wlała, kiedy nagle zapada cisza, czy kiedy no, mniej tych hałasów do nas dochodzi.
jeśli ktoś pływa, nurkuje, to wie, że sporo tego hałasu jest także pod wodą, ale na pewno nie tyle, co na powietrzu. No to ten płacz się nieraz pojawia, ale to z reguły jest tak, że to są jedne, dwa zajęcia, kiedy dzieci płaczą. Jeśli jeszcze tam coś nie wyjdzie, ten nosek, gdzieś tam ta woda się dostanie, dziecko się zakrztusi, to jest płacz. Ale potem kolejne zajęcia, ten płacz gdzieś tam ucieka i to jest taki pierwszy krok do nauki pływania. Dorośli, no rodzice, chciałem powiedzieć, też tak zaczynają. I tu powiem, że z dorosłymi bywa trudniej, tak? Jeśli ktoś jest taką osobą, która boi się wejść do wody, która boi się postawić jeden krok w wodzie i on nagle ma schować głowę pod wodę, no to są straszne strachy. Czyli i trudne do pokonania. Czyli lepiej zaczynać od początku, od jak momentu, jak jesteśmy takim maluszkiem właśnie w otoczeniu tych najbliższych, czyli naszych rodziców. Tutaj rozmowy na temat atrakcji wodnych organizowanych przez szkołę Fregata Swimming powrócimy już po krótkiej przerwie. Do zobaczenia.